Jest mnóstwo dzieci, które nie mają rodziców lub rodzice ich nie chcą wychować. Zawsze chcieliśmy mieć dzieci i tak jak mówię, dzieci. Nie określaliśmy nigdy, czy to miałoby być dwoje, pięcioro, czy więcej. I chcielibyśmy, chcemy mieć po prostu kolejne dziecko. Uważamy, że mamy na tyle siły w sobie, miłości, że chcemy jeszcze kolejne dziecko. Jakieś dziecko obdarować miłością. Po urodzeniu dziecka, no przez pewien czas, no ja to tak miałem, no nie myślałem o drugiej ciąży. Jak w sumie zapragnąłem z drugiego dziecka, wynikły komplikacje chorobowe. A że już wcześniej, tak jak mąż mówi, rozmawialiśmy o adopcji nie raz i w okresie studiów, i przed ślubem, i po ślubie. To nie jest tak, że dzisiaj żeśmy powiedzieli tak, chcemy adoptować dziecko, nagle jedziemy i adoptujemy. Nie. Musieliśmy to przemyśleć, to trwało też kilka miesięcy. To nie jest decyzja, którą się podejmuje w ciągu 5 minut. Tylko trzeba się naprawdę mocno nad tym zastanowić. Na początku to jest taki typowy proces, taki papierkowy byśmy powiedzieli, tak? Tak, wszystkie dużo dokumentów, dużo sprawdzania, znaczy nie wiem, czy dobre słowo to jest sprawdzania, tak, ale takich wizytacji w domu, rozmowy z nami, rozmowy psychologa z dzieckiem, ponieważ z tego względu też właśnie musiała być rozmowa, bo jest dziecko. Także, no i później czekanie na decyzję, tak, czy możemy przystąpić po prostu do szkolenia takiego adopcyjnego, tak. Dokładnie. Szkolenie trwa przez kilka miesięcy. Trwa przez. Jest spotykamy się co etapy, tydzień na etapy. Tak, jest podzielony. Tworzy to zawsze grupa przeważnie 7 rodzin, 7 małżeństw. No niekoniecznie, no akurat my żeśmy w takie uczestniczyli, że to był 7 małżeństw. I po prostu jest podzielone na różne etapy, które tak w sumie no, dają do myślenia, otwierają niektóre, że tak powiem... Tak, zmieniają po prostu... Punkt widzenia na niektóre rzeczy, o dokładnie tak. To szkolenie daje naprawdę dużo do myślenia. Na początku jest to ciężko udźwignąć, zresztą są ciężkie tematy, trudne, a później już idzie coraz lżej, jak gdyby człowiek się wgryza w temat i zupełnie z dużą ochotą jeździ na te na szkolenia. Spotkanie. Szkolenie dobiega ku końcowi. Dostajemy z ośrodka zaświadczenie o tym, że ukończyliśmy takie właśnie szkolenie. No i później, jak to panie w ośrodku mówią, po prostu czekamy na telefon od nich, tak? Jak długo już państwo czekają? No możemy powiedzieć, że niedługo, bo czekamy od lipca, tak? W lipcu zostaliśmy zakwalifikowani jako rodzice adopcyjni. No i czekamy. No, wydaje nam się, dla nas to oczywiście, że jest długo. Ja się uśmiecham i mówię, że niedługo, bo może to nawet potrwać 3 lata.
Tak, tak jest, tak mówiono w ośrodku. Nawet 3 lata, więc tutaj okres oczekiwania może być na adopcję. Więc czekamy, tylko tyle nam i teraz jak dzwoni telefon, to zawsze się zerka, czy to czasami nie ten moment. Pozostaje nam tylko czekać dalej, mieć nadzieję, że będzie to jak najszybciej.